Cześć! Witamy w szkole podstawowej numer 371, która mieści się przy ulicy Jana III Sobieskiego, 68 w dzielnicy Mokotów. A teraz oprowadzimy Was po naszej szkole. Zaczniemy od szatni. Szatnia mieści się na parterze, jest duża i przestrzenna. Każdy uczeń posiada swoją szafkę. Nad szafkami wywieszone są nasze prace, dzięki czemu rodzice mogą podziwiać naszą pomysłowość i kreatywność. Nasza szkoła proponuje różnorodne zajęcia dodatkowe, które pozwalają rozwijać nam nasze umiejętności i zainteresowania. Możesz zapisać się na judo, akrobatykę, tańce, robotykę, ceramikę, angielski lub piłkę nożną. Na parterze mieści się również klasa zero. Wystrój tej sali jest zawsze piękny i starannie zrobiony. Nie brakuje tam również różnorodnych zabawek. Na piętrze znajdują się sale klas 1-3, ale zanim do nich wejdziemy, najpierw oprowadzimy Was po korytarzu. Najbardziej lubimy bawić się tu w klasy, do których prowadzą nas specjalne naklejki. Nasze panie często bawią się tam z nami. Na korytarzu znajduje się też gazetka małego samorządu uczniowskiego. Poznajcie przewodniczącego! Cześć, nazywam się Daniel, chodzę do klasy 3A, jestem przewodniczącą klas 1-3. Pewnie większość z Was myśli, że w szkole się tylko uczymy, ale powiem Wam, że nie tylko. W szkole rozwijamy swoje pasje, na przykład muzykę, sport i plastykę i wiele innych. Mam nadzieję, że większość z Was przekonałem. Wasz kolega Daniel. Dzięki Daniel, a teraz zapraszamy do naszych sal. Uczymy się w nowych, bardzo wyposażonych salach. Jak już zobaczyliście, uczymy się w nowym, specjalnie dla klas 1-3, wyremontowanym skrzydle. W każdej sali jest tablica multimedialna, która służy nie tylko do nauki. Nasi nauczyciele pozwalają nam używać jej do wielu zabaw. Mamy wspaniałych nauczycieli, są bardzo mili, pomocni, wyrozumiali i nie pozwalają nam się nudzić. Uczymy się tylko na jedną zmianę. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8. Nasza szkoła ma 3 sale gimnastyczne i ogromne boisko. Odbywają się tu dodatkowe zajęcia i lekcje WF-u. Nasze panie ze świetlicy często nas tam zabierają, żebyśmy mogli bezpiecznie poszaleć. Zapraszamy Was teraz do naszej świetlicy. Jest to miejsce, gdzie po lekcjach możemy odpocząć, spędzić czas na wspólnej zabawie oraz odrobić lekcje. Nasze panie organizują nam często różne konkursy, gry oraz pomysły na prace plastyczne, które później ozdabiają naszą salę. Mamy również własną stołówkę. Pani Bożenka wie, kto co lubi i nigdy nie odmawia nam dokładek. Na koniec przedstawiamy Wam nasze panie dyrektor. Poznajcie panią Danusię i panią Monikę, które zawsze służą nam pomocą. Zapraszamy do nauki i zabawy w naszej szkole! Bardzo zapraszam. Chociaż każdy w tej szkole może być. No i tutaj są fajne zabawki nawet. Bardzo fajne. Więc możecie do nas dołączyć.